Witam serdecznie. Nazywam się Roman Andrzej Śniady i jestem przedstawicielem kampanii Natura bez granic. Kampania Natura bez granic przeprowadziła w dniu 29 czerwca 2009 roku seminarium na temat Kodeks Alimentarius a nasze zdrowie. Do udziału w tym seminarium kampania Natura bez granic zaprosiła gości z Wielkiej Brytanii z Koalicji na rzecz Naturalnego Zdrowia, z ANH. Gośćmi z Wielkiej Brytanii byli dr Robert Ferker i Melanie Aldrich. Chciałbym serdecznie teraz Państwa zaprosić do obejrzenia naszych wykładów w trakcie tego seminarium. Serdecznie witam. Przyjechałem dokładnie z Wrocławia. Część z nas jest ze Szczecina, no i większość członków kampanii Natura bez granic z Warszawy, więc dlatego tak Państwa, pozwoliłem sobie Państwa przywitać. Oczywiście jeszcze raz, brawa były, dziękuję serdecznie i zaczniemy. Czy Państwo wiecie, że w tej chwili praktycznie nie mamy przepisów, które by nas chroniły, broniły nasze środowisko, nasze rolnictwo, naszą żywność, nas, konsumentów, nasze społeczeństwo, czy polskie społeczeństwo od GMO. Można przeczytać raport Najwyższej Izby Kontroli, właśnie Departament Środowiska, Rolnictwa i Gospodarowania Przestrzennego. Właśnie jak działa Ministerstwo Środowiska, jak działa Inspekcja Weterynaryjna, jak działają te dwie organizacje, te dwie jednostki, no, które mają nas między innymi bronić, chronić nasze życie, nasze zdrowie, nasze środowisko przed GMO. Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie. Raport, jak widzieliśmy, jest z grudnia 2008, czyli najświeższy, on opublikowany w internecie został nie tak dawno. Obowiązujące przepisy prawa nie obejmowały całości, to co już powiedziałem. Nie opracowano strategii dla zapewnienia biologicznego bezpieczeństwa ludzi i środowiska, czyli Państwo nie możecie się czuć bezpiecznie. Tu może tak, no nie wiem, nie ma żadnej żywności. Także jest tylko woda, tam raczej z tej strony nam GMO nie grozi. System nadzoru i kontroli, jak widzimy, był niepełny, nieskuteczny i trwające kilka lat prace legislacyjne, no nie widzą, nie mają końca. Nie mają końca. Proszę Państwa, obowiązujące przepisy u nas, to jest ustawa o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, pochodzi z którego roku? Test, sprawdzian, z którego roku? Z 2001. Czy jeszcze przed wejściem do Unii Europejskiej. Jak pamiętamy, wyszliśmy do Unii Europejskiej w 2004 roku. Chyba to jest jedyna ustawa, która jest najstarsza, która nie wprowadziła, nie wdrożyła w życie, nie dostosowała naszych warunków prawnych do przepisów unijnych. Komuś to jest na rękę. Złożyliśmy skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich. I praktycznie zostajemy dalej bez, nie dostajemy odpowiedzi. Tu z punktu widzenia GMO, z punktu widzenia organizmów genetycznie zmodyfikowanych, nikt nas nie broni. Jesteście Państwo bezbronni. O czym mówi wyraźnie Najwyższa Izba Kontroli, raport tej Izby. Ale tym raportem się też nikt nie przejął. Kto się przejmuje w Polsce Najwyższą Izbą Kontroli? Obecna ustawa, obecny projekt ustawy o nazwie Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych już został przygotowywany przez poprzedni rząd, obecny rząd i jak się słyszy, jak się czyta, to dopiero trafi pod obrady Sejmu. Komisja Europejska już zatwierdziła podobno, no właśnie, a jak Komisja Europejska zatwierdziła, to teraz pytanie, czy nasz Sejm, nasz parlament w stanie cokolwiek zmienić, bo tak ma się posłom i senatorom mówić, że jak już to Komisja Europejska zatwierdziła, najwyższa władza w Unii Europejskiej, to nasz Sejm już nie ma nic do gadania. Media, osoby rządzące, występujące w mediach, okłamywały nas, że jesteśmy zabezpieczeni. To nieprawda. Kto w tej chwili jest największym zagrożeniem dla nas, dla naszego środowiska, naszej żywności? No niestety rolnictwo. Patrząc teraz, rolnictwo, przetwórstwo rolne, przetwórstwo spożywcze, bo albo się importuje GMO, soję, kukurydzę genetycznie zmodyfikowaną, albo się uprawia. Na polskich polach półlegalnie uprawia się kukurydzę BT, z genem BT. Jest to kukurydza MON 810 z wszczepionym genem bakterii Bacillus turginensis. Ten gen powoduje, że kukurydza, liście kukurydzy są trujące dla macnicy prosowianki. Jest taka ćma, taki owad, szkodnik. No i wymyślono GMO kukurydzę, omacnica przelatuje, siada i spada, nie żyje. Ssąc sok z komórek, tak w skrócie, bo to trzeba by troszeczkę no, szerzej to mówić, nie ma czasu. Po prostu omacnica ginie. Ale co się stało? Co się dzieje? Nie ginie tylko omacnica. Giną również owady pożyteczne. Giną motyle. Pszczoły pobierają też pyłek kukurydzy. Okazuje się, że karmią tym pyłkiem swoje młode, też w skrócie to nazwę, i potem mamy miód z GMO. To jest kukurydza, a co będzie, jak wejdzie, a wchodzi powoli, w Kanadzie już jest, w Stanach
Ameryki Północnej, Zjednoczonych Ameryki Północnej jest już rzepak wszędzie GMO, to i miód jest GMO. Czy państwo chcecie się leczyć miodem, który zawiera organizmy genetycznie zmodyfikowane? No chyba nie. Miód przestanie być lekarstwem. W Niemczech znany precedens. Pszczelarz nie może sprzedać miodu, bo nagle okazało się, że w jego miodzie jest GMO. Skąd się wzięło? No gdzieś rosła albo kukurydza, albo rzepak. On o tym nie wiedział. Jego pszczoły też nie wiedzą. Poleciały i przyniosły. Okazało się, że zakazano mu sprzedawać ten miód. On ucierpiał, ale ktoś inny posiał, nie on posiał. I tak będzie u nas. Pszczoły na Dolnym Śląsku giną. Giną w Polsce, giną w Niemczech, giną w Kanadzie, w USA. Dlaczego? Oczywiście, że to na pewno nie GMO. To komórki, to telefonia komórkowa. Pszczoły się tam mylą, źle odczytują trasę, nie wracają do ula, a tak naprawdę wiele badań dowodzi, że to jednak kukurydza, rzepak, GMO. No tutaj to jest ten problem jeszcze, że z GMO opatentowany, materiał siewny roślin genetycznie zmodyfikowanych, transgenicznych jest opatentowany, proszę Państwa. To już jest inna historia, o tym jeszcze powiem, jest opatentowany. Czyli rolnik musi zapłacić tantiemy, hodowcy, firmom, które ten materiał sprzedają. Ten materiał siewny nie może wysiać ponownie, bo musi opłacić patent. Musi opłacić patent. No i tutaj właśnie mamy, że do rolnika zapłacisz, będziesz miał materiał siewny. Dojdzie do takiego kiedyś momentu, że rolnik nasz nie posieje w nic. Wszystko będzie musiał kupić. Nie będzie mógł zastosować własnego materiału siewnego. To już powoli w tą stronę idzie. To, co kiedyś było, że się bazowało na własnym materiale siewnym, oczywiście z różnym skutkiem, ale rolnik mógł liczyć na swój materiał siewny. Za chwilę nie będzie mógł, to będzie karany, będzie ścigany z urzędu, będzie zamykany do więzienia, że używa własny materiał siewny. Mało tego, wielkie firmy już myślą o tym, że ten materiał siewny taki będzie, że już nie skiełkuje. Czyli to, co zbierze, nie skiełkuje. Materiał siewny genetycznie zmodyfikowany będzie zawierał tak zwany gen terminator, piękna nazwa terminator, który zabija zdolność kiełkowania nasienia, owocu. Kukurydza już nie skiełkuje po wysianiu. Nie skiełkuje rzepak, nie skiełkuje burak cukrowy, bawełna, ziemniak wysadzony. Tak, to nas czeka. Proszę Państwa, oczywiście w Meksyku też jest wielki problem. Tam, gdzie kukurydza, no kolebka kukurydzy tradycyjnej, naturalnej, okazuje się, że praktycznie przybywa tej kukurydzy GMO, mimo że jest zakaz uprawy GMO.